Cześć, witajcie, z tej strony Mateusz Przebięda. Jesteśmy dzisiaj nad Dunajcem, w jego dolnym biegu, mniej więcej w okolicy Tarnowa. Mamy czas mniej więcej 2 tygodnie po ustąpieniu mrozów, po zejściu lodu. Pojawiły się pierwsze pąki na drzewach, a my przyjechaliśmy tutaj, żeby nagrać dla Was krótki film o łowieniu kleni. Zapraszam do oglądania. Wiosna to jest taki czas, który jest kapitalny do łowienia dużych kleni. Przede wszystkim z tego powodu, że dosyć łatwo można je zlokalizować. Tutaj na takich podgórskich odcinkach rzek, jak nasz Dunajec, te klenie przede wszystkim łowimy na główkach. I bardzo ważne jest to, żeby był odpowiedni poziom wody. On nie może być ani za wysoki, albo za niski. Lepszy jest delikatnie podwyższony stan. I przy tym delikatnie podwyższonym stanie wody, główny nurt jakby wtłacza nam te ryby, wpycha nam te ryby tutaj w klatki, które oczywiście w tych klatkach chronią się i przed prądem, i przed uciągiem, no i żerują na tym towarze, który jest napławiany przez ten prąd. I te ryby tutaj po prostu naturalnie występują. No i w związku z tym łowienie kleni polega przede wszystkim na ich lokalizacji. To jest bardzo aktywne łowienie. Jeśli mamy jakąś sekwencję 3, 4, 5 główek, no to należy po prostu ich szukać. To nie jest tak, że te ryby nam z czasem napłyną w miejsce, w które my łowimy. Raczej jest tak, że jeśli te ryby są, no to wystarczy 15-20 minut na jednym miejscu, żeby tą rybę trafić, a jeśli nie mamy w tym czasie brania, to można zmieniać główkę i obławiać kolejną. I to jest właśnie jakby sedno zimowego łowienia kleni. Bardzo ważne jest to, w jaki sposób obławiamy sobie główki, na których łowimy. Przede wszystkim na każdą główkę podchodzimy bardzo cicho i podchodzimy od strony, gdzie ta woda napływa nam na główkę. W ten sposób jednym kijem obławiam sobie jakby czoło przeciwległej główki, tuż za spadem. No to jest właśnie to miejsce, gdzie ten wsteczny prąd napławia nam bardzo dużo, czy najwięcej pożywienia i bankowo zawsze te ryby tam występują. A drugą bardzo fajną strefą jest zawsze granica głównego nurtu, czy warkocza i tego wstecznego prądu, tam gdzie te masy wody się ze sobą stykają. I to też jest taka strefa główki, którą warto sobie obłowić, bo ona również bardzo często daje nam ryby. Klenie łowimy w tych chłodnych okresach roku przede wszystkim na chleb tostowy. To jest przynęta, która świetnie sprawdza się jako zanęta i świetnie sprawdza się jako przynęta. No i dzisiaj właśnie na ten chlebek będziemy łowić. Bardzo fajne w tym łowieniu na chleb jest to, że przynajmniej tutaj na Dunajcu przez kilka sezonów mojego łowienia na chleb praktycznie nie miałem kontaktu z rybami mniejszymi jak 45 cm. Chyba może jedną, może dwie takie sztuki złowiłem. O, właśnie mam branie, może uda się je zaciąć. Naszym łupem padają bardzo duże klenie. To są ryby sięgające 50, nierzadko 60. Jest! Mamy pierwszego klenia. Niesamowita sprawa. I to w trakcie nagrywania komentarza, to się rzadko zdarza, ale piękna ryba. Zobaczcie, gdzie ona jest. Idzie nam pod prąd. No, żeby się udało wyjąć. Ja sobie chyba przejdę tutaj z podbierakiem. Okej. Bobrza dziura. Oczy. Fajna ryba, coś z tego będzie. A cholera. Niestety. Zszedł. Ale był kleń. Niesamowita sprawa. No trudno. Bywa i tak. Jak wytrzymał, wypiął się. A trudno. Tak zaczyna się dzisiejszy film. Mam nadzieję, że to nie było jedno jedyne branie i jeszcze coś dzisiaj dołowimy. Pokażę Wam teraz, w jaki sposób ja przygotowuję sobie przynętę. Tutaj mamy chleb, tutaj mamy taką strzykawkę od antybiotyku, obciętą końcówkę i ja po prostu biorę 6 krążków, wycinam w ten sposób. Są różne dedykowane urządzenia do takiej pracy, natomiast ja lubię bardzo to,
Ono pozwala mi przygotowywać różną wielkość przynęty. Tutaj mamy wyciętych 6 krążków i teraz bardzo ważna rzecz. Musimy je sprasować. Zobaczcie, ściskam je maksymalnie, jak to jest możliwe, dzięki czemu ten chleb, on jest sprasowany i nie będzie nam spadał z włosa. Push stopa wbijamy w nasz chleb do tłoczka i dalej luzujemy igłę, wyciskamy nasz tłoczek i już delikatnie przebijamy igłę. Nasza przynęta jest już na włosie. Ona wydaje się bardzo mała, ma tutaj może z 1,5 cm długości, ale w kontakcie z wodą ona nam się bardzo ładnie rozciągnie. Będziemy mieli ją długą na całą długość włosa i bardzo ładnie będzie nam pracować w wodzie. Koszyczek nabijamy po prostu chlebem. To jest zwykły chleb tostowy, który przetarłem sobie przez sitko. O, w ten sposób. No i taki zestaw podajemy w łowisko. Bardzo ważne jest to, żeby korzystać raczej z dłuższych wędek. Wędek długości 3-6 metra, 3-9 metra. Łowimy w takich ciężkich rejonach, zarośniętych z wysokimi brzegami, więc żeby tutaj sobie swobodnie manewrować tą rybą, lepsze są kije dłuższe, ciężar wyrzutowy w granicy 80-100 gramów, kołowrotki wyposażone w żyłkę. Tutaj łowi się na raczej niedużych dystansach, to są dystanse 15, 20, 25 metrów. Ryby biorą bardzo agresywnie, bardzo mocno odjeżdżają, więc żeby nie gubić tych ryb przy zacięciu, nie rozginać haczyków, nie zrywać przyponów, zestaw żyłkowy. Łącznik do wymiany koszyczka może być zwykły, może być federling. Duży, kwadratowy koszyczek, ten chleb bardzo nam puchnie w wodzie, więc ten koszyk musi być obszerny, żeby on się nam fajnie z tego koszyczka wymywał. Przypon mocowany pętla w pętle długości 25 cm, zakończony haczykiem z włosem i na końcu tego włosa mamy push stop. Ja od pewnego czasu zacząłem stosować przypony włosowe. Moim zdaniem takie rozwiązanie jest lepsze w kontekście zacinania brań. Jest bardzo mało niezaciętych brań. Moim zdaniem lepsze rozwiązanie niż zakładanie na bardzo duży hak rzędu tam 1 czy 1:0 kawałka chleba. No i w ten sposób próbowanie zacinania tych ryb. Moim zdaniem taki haczyk rzędu 10-12 z długim włosem, z push stopem jest równie skuteczny. No i haczyk, z którego ja dzisiaj korzystam, to jest haczyk Kamasan T300. 60 w rozmiarze 12. Teraz branie zacięte, duży kleń, ale tutaj też bobry bagrują, zobaczcie, dookoła pościnane drzewa, tutaj ścieżka, którędy te bobry schodzą do wody, jest już blisko, o, fajna ryba będzie, coś pięknego, no jest tak jak wam mówiłem, w pierwszym stanowisku branie niemal od razu. Drugie stanowisko, no praktycznie od strzała mieliśmy jakieś wskazania i teraz mamy pierwszą rybę, znaczy pierwszą, którą się uda dzisiaj dociągnąć. No fajny klejnik, piękna ryba. Wysoki brzeg.
Jest! Takie rybki. Można sobie połowić w lutym, ale klucha. Ła. Jest. Pierwszy wyciągnięty dzisiaj. Piękna klucha. Ładnie zapięty w bok wargi. Tak bezzadziorowy, więc nie będzie problemu, żeby tą rybkę wyciągnąć. I pierwszy klęcik dzisiaj. Hu, coś pięknego. W oczekiwaniu na ostatnie branie dzisiejszego dnia wypada nam podsumować to dzisiejsze wędkowanie, więc celem tego filmu było przede wszystkim zmotywowanie Was do tego, żeby może na chwilę odstawić te Wasze ulubione ryby, leszcze, karpie, karasie i spróbować czegoś innego, na przykład tego, co my robimy dzisiaj, czyli łowienia kleni zimową porą na chleb. Jest to bardzo fajna metoda, która daje niesamowite wyniki. Zresztą mogliście zobaczyć ryby, które dzisiaj mieliśmy na kiju. Kapitalne wędkowanie, bardzo budżetowe i takie, które daje Wam możliwość kontaktu naprawdę z fajnymi, grubymi, walecznymi rybami. I tego typu klenie w tych gabarytach z taką łatwością w zasadzie można łowić tylko i wyłącznie w okresie zimowym i w zasadzie łowienie na chleb jest tutaj najskuteczniejszą metodą. W dzisiejszym filmie pokazałem Wam, w jaki sposób lokalizować ryby, jak je nęcić, jak budować zestawy do łowienia tych kleni. No i mam nadzieję, że po obejrzeniu tego filmu każdy z Was poczuje się na tyle zmotywowany, że będzie mógł wyskoczyć i samemu spróbować poszukać dużych zimowych klusek w Waszej najbliższej okolicy. Z mojej strony na dzisiaj to tyle. Jeśli macie jakieś pytania do tego filmu, to zapraszam do sekcji komentarzy pode mną. Oczywiście zostawcie lajka, subskrypcję. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!